Dzień dobry, wracamy po przerwie z krótkim materiałem na temat tego, jak żyje się za granicą w tych czasach, w których za granicę wyjeżdżać nie można. Łączymy się z naszym korytarzem. Przepraszam bardzo, troszkę mnie męczy. Jeszcze wczorajsze tutaj prezes naszej stacji tutaj zwołał takie zgrupowanie. Już łączymy się z naszym korespondentem. Tak, oczywiście. Halo, Sławku, słucham. Tak, dobrze. Jak ci tam jest, powiedz? Nie najgorzej. Okej, dobra. A powiedz, woda jest w kranie ciepła jeszcze? Ach, dwa krany mają. A po co im dwa krany? No dziwne to jest. No nie mogą sobie jednego zrobić? Aha, jakaś tradycja, a to dziwni są. A dziwni, no. No my mamy lepsze tradycje zdecydowanie, no na przykład, no nie wiem, teraz ci nic nie przywołam tak nagle, bo no co ty mnie z marszu wypytujesz jakieś tradycje, co to jest w ogóle, co to, przesłuchanie to jest? Jesteśmy w telewizji, tak, więc może wykaż trochę profesjonalizmu, tak, i zacznij jakoś to, no, aha, że to ja, aha, no, to moja, tak, to jest moja wina teraz, tak, że to się wszystko sypie, że oglądamy z taka niska, tak? Że tylko ci, co nie wyłączą telewizora, to nas oglądają jeszcze. Aha. No tak, no bo tak to działa. Jak ktoś wyłącza telewizor, to już nie widzi, co jest w telewizji, tak? I to jest moja wina, tak? A może pomyślał, że to twoje reportaże są jednak trochę średnie, tak? A nie, no przecież ty sobie jeździsz po świecie, to ja tylko siedzę w studiu i to ja muszę tutaj świecić oczami przed prezesem. Aha, okej. Okay. Mam się nie unosić, tak? Bo co? Bo się popłaczesz znowu, tak jak ostatnio? Ha, no myślisz, że zapomniałem? Miałem o tym nie mówić, no widzisz, już właśnie wiesz co? Piszę na moim Twitterze i jesteś wkopany, oznaczę cię na dodatek, tak, wysłano. I co teraz? Lepiej tam opowiadaj, jak ci tam jest za tą zagranicą, bo my tu wszyscy się kisimy w tym kraju, a ty co? Se pojechałeś na wakacje i myślisz, że to twoja praca jest? Wakacje to praca? Wakacje to są wakacje, ty masz wysyłać nam tutaj reportaże, a nie twoją schlaną mordę, jakieś zdjęcia z baru z jakimiś dziewczynami, co? Nie, tak, że my ci zazdrościmy tego, że ty tam jesteś, a my musimy siedzieć tutaj, a tu pada deszcz. U ciebie też pewnie nie pada. No to wiesz co, to pewnie pochmurnie też pewnie czasami macie. No więc co? Co z tego, że raz na miesiąc? A u nas przynajmniej mamy 4 pory roku. No masz rację, no już powoli 3 się tylko robią. Wstrzymaj już trochę, dobra? Już przesadzasz. To jest program na żywo, a to nic, że czwarta. Myślisz, że o czwartej w nocy nas nikt nie ogląda? A przecież kto jest naszym targetem, tak? Kto jest naszym targetem? No nie chcę o tym mówić na głos, bo wtedy nasz target się obrazi, ale wiesz, kto jest naszym targetem, tak? Ci, co o czwartej w nocy nie śpią, tak? To jest ta część widowni, która chce wiadomości na żywo o czwartej w nocy. A nie tylko o szóstej, a o ósmej programy śniadaniowe, jak wstają. Dla nich programy śniadaniowe to jest dobranocka, rozumiesz? Oni już wtedy idą spać. My jesteśmy dla tych ludzi stworzeni. Nasza stacja nadaje właśnie dla nich. Jezus, masz tego dosyć, że musisz pracować po nocach? Myślisz, że my nie mamy? Myślisz, że nam się dobrze pracuje o tej godzinie? Jezu, dobra, stary, bo to miała być relacja na temat tego, jak się żyje, a ty teraz mi swoje, aha, bo to jest, a bo chciałeś się wygadać, tak, o czwartej w nocy, kur, widzisz, ty lepiej mów, jak tam ci jest, bo już naprawdę czas nam się kończy, a ty masz tak gdzieś, że czas się kończy, tak, bo to, okej, ja będę to musiał potem wyjaśniać, ja to będę musiał montować, tak, bo to nic, że jesteśmy dwuosobową ekipą, to ty zbierasz laury, tak, ale nikt nie, wiesz co, bo coś mnie łapie tutaj, no chyba to nowa to choroba jakaś tutaj gdzieś, coś mówili, że jakieś kaszle, ale nie, no ja, wiesz, stary, ja mam końskie zdrowie, ostatni raz to chory byłem, jak świnkę złapałem, jak miałem 6 lat, bo polizałem, wiesz, wtedy, opowiadając ci, ja nie wiem, co mnie wzięło, żeby gówno w piaskownicy lizać, ale to nieśmieszne jest. No to mów lepiej, co ci tam, co u ciebie, jak już tak nikt nas pewnie nie ogląda, ale teraz to powiedz, dziewczyny gorące tam są jakieś? Wysyłałeś mi zdjęcia, no. Ej, dobra, wiesz co, bo zaraz reklamy się zaczynają, więc chcesz kogoś pozdrowić, no ale nie słychać ciebie tutaj wcale, więc nikogo nie pozdrowisz. Ja mam pozdrowić?
Nie, ja nie pozdrawiam nikogo, elo.